Dobrek, ja jestem Strzybor, a to jest Nowy Tłap. Zasubskrybujcie ten kanał po więcej materiałów z Destiny 2 oraz wpadajcie na Twitcha i Discorda 7. Linki w opisie. Pierwsza szybka wzmianka dotyczy ogłoszenia Bungie, w którym mówili o wycieku działań nad sprawą Roe kontra Wade. Chodziło tam o prawo do aborcji i jeśli chcecie, to możecie zapoznać się z tym ogłoszeniem raczej sami. Co do tego tygodnia, zaczęły się zawody strażników, których trailer możecie zobaczyć na kanale Destiny. Przez pierwsze dni dominują czarownicy, dodatkowo powtórne wspomnienie o zawodach w zawodach, gdzie 42 zespoły z całego świata rywalizują właśnie w tym wydarzeniu. U nas swoje drużyny mają CTSG, Pasia i Kinga Kujawska. Streamerzy mogą wygrać trofea, srebrne jeżeli będą najlepsi w obrębie swojej klasy i złote jak będą najlepsi ze wszystkich tych drużyn. Mamy również nagrody Bungie, które możemy kupić w sklepie po osiągnięciu pewnych konkretnych rzeczy. W przypadku kufla musimy dwa razy zapalić platynową pochodnię, a w przypadku medalu musimy to zrobić aż 4 razy. W jednym z ostatnich tłabów odnośnie sandboxu mieliśmy bardzo dużo informacji, ale dalej zostały pytania, które wymagają odpowiedzi. Będzie w takim razie trochę więcej do sprecyzowania. Odnośnie odporności na flinch, jego skalowanie działa bezpośrednio pod kątem, pod którym porusza się cel, gdy dostajemy obrażenia. Więc gdy mamy 60% odporności i normalnie flinch zniesie nas o 10 stopni, to z taką ilością odporności zniesie tylko 4. Obliczenia flinch z moda do rewolwerów i dwóch pulsaków dawały 70% flincha, co było literówką. Kiedy mówią skalar, mają na myśli mnożnik, na przykład skalar 0,65 mnoży flinch przez tą wartość. Jakie są powszechne skalary dla odporności na flinch? Jest to No Distractions, które daje 0,65, Suros Synergy, które daje 0,8, mod na odporność na flinch 0,75, dwa mody to 0,7, barykada kontrofensywna 0,5, 10 odporności daje 0,9, 100 stabilności na karabinie automatycznym daje 0,75, 100 stabilności na snajperce daje 0,9. Dalej jest skuteczność w powietrzu. Kara nie może być mniejsza niż 0 i większa niż 100. Poziomy w tym dużym tłabie były ogólnymi przykładami. Będzie liczył się każdy punkt, chociaż pojedynczy punkt raczej nie będzie zauważalny. W większości przypadków występuje progresja liniowa od 0 do 100, dla broni podstawowej od 0 do 60. Płaska jest od 60 do 100. Cechy takie jak pierwszy strzał będą miały dalej zalety, ale można odczuwać mniej korzyści przez poprawienie sytuacji walki w powietrzu. Co do precyzyjnego wsparcia celowania, dotyczy to sytuacji, gdy pełny stożek podtrzymujący cel służy do określenia, czy strzał był precyzyjny, czy zwykły. Jak strzelamy z powietrza, to standardowo musimy trafić dokładnie w głowę. Poniższy wykres pokazuje trochę więcej. Pierwszy od lewej to strzał z ziemi. Byłby to precyzyjny strzał, bo stożek wsparcia okrywa głowę. Drugi to strzał z powietrza, stożek wsparcia znów okrywa, tym razem mniejszą część głowy, ale nie jest to w strefie czerwonej, co znaczy, że byłby to zwykłe trafienie. Trzeci to strzał z powietrza ze statystyką na poziomie 60, znów stożek precyzyjny nie okrywa głowy, więc znów zwykły strzał. A w czwartym to strzał taki jak trzeci, tylko w trochę inne miejsce. Jest to precyzyjne trafienie, gdyż czerwona strefa okrywa kawałek głowy. Termin wsparcie celowania ma dwie części. Autocelowanie, kąt magnetyzmu pocisku. Gdy cel wpadnie do tego stożka, pocisk wyceluje w cel przed uderzeniem stożka precyzyjnego. Dotyczy to klawiatury, myszy i kontrolera. Jest również tarcie i przyczepność. Tarcie spowalnia cel, gdy cel znajduje się wewnątrz tego stożka, a przyczepność może sprawić, że celownik pozostanie na celu, jeśli się porusza, gdy celujemy. I to jest dla kontrolerów. Oba kąty są podzielone na pół, gdy jesteśmy w powietrzu. W sezonie 17 te stożki nadal będą podzielone na pół, ale dostaną dodatkowy kąt karny w zależności od skuteczności w powietrzu. Dla przykładu, przy zerowej statystyce kara kąta wyniesie około połowy, a w przyleganiu kary to 1/4 kąta. Przy statystyce 100 kara kąta wynosi 0 dla obu.
W przypadku perków zbieracz do broni. Są one wyłączone w trybach PvP. Bungie nie chce przywracać mety na podwójną broń podstawową. Chcą, aby pójście czymś takim było jednak bardziej wykonalne oraz żeby było mniej zabójstw na jeden strzał. Dalej spawnujemy się z małą ilością amunicji specjalnej i możemy podnosić kostki, ale broń specjalna nie może być używana tak jak podstawowa. Ciekawym efektem ubocznym może być wybranie podwójnej broni podstawowej, aby przeciwnik nie mógł dostawać kostek ze specjalną. Broń podstawowa krótkiego zasięgu będzie odgrywać większą rolę, np. broń boczna i pistolety maszynowe mogą lepiej konkurować ze strzelbami. Wprowadzając te zmiany, posunęli się całkiem daleko. Jeżeli to nie ruszy PvP, to rozważą zmianę ekonomii amunicji. A ponieważ mody zbieracz są wyłączone, to w konkurencji dla modów ze spodni mogą być też mody kabury przy przyszłych aktualizacjach. Z innych zmian, bronie z playlist, które mają swój koncern, będą miały i profity z koncernu, i z playlisty. Co do cechy szybki celownik, działa ona przez mnożenie czasu animacji celu widzenia przez połowę, co można uznać za dwa razy szybsze wycelowanie. W przypadku broni specjalnej czas jest skalowany o 0,75 i szybszy o 50%. W archetypach broni mamy buff do lekkich konstrukcji pulsaków. Dostał również bojownik BXR-55. Odtworzona ścieżka też dostanie buff przeznaczony dla karabinów wiązkowych. Strzelby gładkolufowe dostaną zmiany odnośnie spadku obrażeń i wsparcia celowania. Nie mają kąta rozrzutu, ale są traktowane jako broń specjalna i podlegają karze w powietrzu. W karabinach fuzyjnych nie ma zmian odnośnie ich tuningu. Wszystkie pistolety maszynowe zyskują na buffie spadku obrażeń. Nie wszystkie PM-ki z zoomem poniżej 14 mają teraz tę wartość, tylko te wymienione w tłabie zostały zwiększone. Ustawienie full auto planowane jest na sezon 19. W przypadku ładowania karabinu fuzyjnego spadek obrażeń w bliskim dystansie jest zredukowany w porównaniu do obecnego ze statystykami 0 i 100 zasięgu. W bliskiej odległości zredukowane spadki obrażeń to 2 metry na 0 zasięgu oraz 1,3 metra na 100 zasięgu. A poniżej wartości z bronią mistrzowską dla każdej konstrukcji. Potężna 325, bazowo 300, precyzyjna 275, bazowo 280, przystosowana 265, bazowo 270, szybkostrzelna 240, bazowo 245. Do broni bocznej nie ma zmian, gdyż jest ona niszowa. Są silne, gdy używają jej gracze preferujący je. Bungie chce też zobaczyć, jak aktualne zmiany wpłyną na wszystko. Zmiana do karabinów automatycznych jest większa niż może się wydawać, licząc to w połączeniu ze skalarem zoomu, ale przyjrzą się równowadze broni podstawowych w sezonie 18. Przywoływacz wrócił tylko na dwa sezony, ponieważ Bungie dodawało w każdym sezonie jedną nową broń, jedną zmienioną i usuwali dwie stare z prób. Co do modów na czempiony dla karabinów wiązkowych i karabinów maszynowych, to bez komentarza. I wchodzimy w egzotyki. W przypadku mytoklasty Vexów w powietrzu mają statystykę 19 i jest traktowany jak karabin automatyczny. Odnośnie rozrywacza fal, nie usunięto zmiennych obrażeń, zmiany maksymalnego czasu ładowania są nadal dokładne i tłumią po podniesieniu kuli mocy. Ryzykant otrzyma zoom na poziomie 13, a Osteo strzyga nie, gdyż ma unikalną konstrukcję. Lumina jest objęta redukcją obrażeń. Z buffa ona, jak i buty Montera, zapewniają buff tylko 15% w PvP, ale oryginalnie 35% w PvE. Jest to również używane w Wojowniku Słońca, czego częścią jest majestatyczny hełm Lorelei, ale jego problem jest rozwiązywany w inny sposób. Le Monarch nie jest i nie będzie traktowany jako broń żalu. Zmiany do działa Lorenza nie dotkną Arbalesta, ale przyjrzą się temu w przyszłości. Zguba Diabła i Bojowy Lew są monitorowane w PvP, ale na razie nie potrzebują zmian. Buff do oczu jutra to skalar 1.3 do aktualnych obrażeń przeciwko czempionom i bossom. Następny temat to zmiany w tworzeniu broni. Aktualnie są zwiększone limity elementów do 1000, a neutralnego do 10 tysięcy. W sezonie 17 zostaną usunięte wszystkie elementy prócz neutralnego. Również od sezonu 17 będzie można uzyskać efekt mistrzowskiej broni przez ulepszenie cechy wbudowanej oraz posiadanie dwóch ulepszonych cech. Egzotyki będą potrzebowały do tego katalizatora. W głosowaniu na mapę do prób Ozyrysa wygrał Ołtarz Płomienia. Na drugim miejscu był Wostok, a Fragment na trzecim.
Przechodzimy do raportu. Jeżeli są jakiekolwiek problemy w zawodach strażników, to powinniście zgłosić to na forum pomocy Bungie. Łaski pretendenta wypadają tylko do złotego poziomu, platynowe nie istnieją i nie mogą być odebrane, gdy przekroczony jest platynowy wynik. Odnośnie zadania strzelaj i punktuj, pierwszy etap jest ukończony po odblokowaniu playlisty kompetytywnej. Po tym dalsze kroki odnośnie tego zadania to progresowanie przez zdobywanie kolejnych poziomów wyników. Playlista będzie dostępna od piątkowego do wtorkowego resetu. I ważna informacja, jeżeli dalej macie eteryczne spirale, będzie ona niemożliwa do wymiany w sezonie 17, więc musicie wymienić to, co macie do 24 maja do resetu. Ze znanych błędów. Omnioculus gliczuje się z peleryną Bander Zwierza, Triumf Niewiara oraz Triumf to elementarne, mój drogi, mogą nie osiągnąć postępów ze skrzynkami z głębokiego wglądu. Zabójstwa zdobyte przez innego członka drużyny podczas stania w studni blasku nie są zaliczane do zabójstw supera w medalu za szybkie zabijanie superzdolnością na szturmach. Medal za szybkie zabijanie superzdolnością na szturmach nie jest przyznawany, gdy jest się bufowanym przez bronię światła. Zabójstwa zdobyte przez innego członka drużyny na przeciwnikach tłumionych przez kotwiczki próżniowe, tak samo nie są liczone do tego medalu. Gracze mogli błędnie dodać dodatek Królowa Wiedźma do swoich koszyków po opuszczeniu infografiki zawodów strażników. Zadanie Rywalizacja o katalizator nie dotyczy tych, którzy zdobyli już go do prawowitego następcy. Te osoby mogą je bezpiecznie wyrzucić. Filmy tygodnia to Way Out, Vow of the Disciple Ride Trailer oraz Solo Cat Taker. A arty tygodnia to Namrask Weaves oraz Little Child. Tak, kończymy tego tułaba. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Zostawcie suba i lajka, jeżeli tak. Mówił do Was Trzybor. Do zobaczenia.